Jakże miło Was witać dziś w wyjątkowym miejscu. Zresztą każde nasze miejsce, w którym jesteśmy, jest wyjątkowe, bo Biblioteka Kraków to wyjątkowa instytucja. Dziś jesteśmy, moi drodzy, w chwili numer 50. Tak, która mieści się, uwaga, dla tych, którzy chcą wiedzieć gdzie, na osiedlu kościuszkowskim numer 5. Po schodkach można wejść tutaj, na pierwsze piętro i przemiłe panie, państwa, was, moi drodzy, przywitają i możecie działać, jeśli chodzi o książki. Ale my dzisiaj książkami się nie zajmiemy, bo jak dobrze wiecie, moje kochane dzieciaki i doroślaki, dzisiaj, jak to w zwyczaju bywa, w kolejnym odcinku zajmujemy się czym? Teatrem. Ale dzisiaj nie takim teatrem, gdzie są kukiełki, jawajki, marionetki, gdzie są maski, gdzie jest improwizacja. Nie. Dziś, moi drodzy, Teatr Cieni, który powstał właściwie bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Niektórzy powiadają, że powstał w dalekiej Azji. W każdym razie tu i teraz za chwilę stworzymy sobie, moi kochani, nasz Teatr Cieni. I chciałbym bardzo, żebyście uważnie oglądali ten dzisiejszy nasz film. Bo będziecie może sami mogli taki teatr stworzyć i zrealizować jakieś przesympatyczne przedstawienie. Otóż, moi drodzy, aby stworzyć Teatr Cieni, no wiadomo, potrzebny jest cień. Ale żeby stworzyć cień, aby on się pojawił, potrzebne jest nam światło. Ja mam właśnie taką lampę tutaj, bardzo profesjonalną, teatralną lampę, która ma niesamowitą moc, bo im jaśniejsze światło, tym ten cień będzie bardziej wyrazisty. Możemy sobie, moi drodzy, też nakładać różnego rodzaju filtry na to białe światło. Filtrów mamy akurat tutaj ze sobą sporo, pozwólcie, czerwony, pomarańczowy, niebieski, a może komuś będzie się podobał ten zielony kolor. Ale my dziś będziemy się zajmowali cieniem i białym światłem. No dobra, wszystko fajnie. Mamy lampę białą, mamy jakiś filtr, kolor albo i nie. No ale gdzie ten cień, jak to się mówi powszechnie, wypadałoby rzucić? No chyba nie na czarną ścianę. No chyba nie na zieloną. Skoro białe światło, to wypadałoby, żeby cień padł na białe płótno. I tutaj nie ukrywam, zwykłe prześcieradło. Każdy w domu prześcieradło białe ma. I ja też zawsze ze sobą takie prześcieradło pod pachą noszę, ilekroć idę i tworzę teatr cieni. A dlaczego by nie? Moi kochani, zaczniemy nasze spotkanie dzisiaj od stworzenia lalki cieniowej. A jak to się robi? To za chwilę Wam pokażemy. Wracając. Lampa. Ta akurat jest profesjonalna, zawodowa, ale Wy wykorzystacie pewnie lampkę taką, która jest na biurku. Prześcieradło białe. Każdy w domu ma. A teraz za chwilę przechodzimy do stolika i tam zaczniemy wycinać, rysować, tworzyć, przyklejać lalkę cieniową. No to co? Do dzieła! No i kochani, przeszliśmy do kolejnego etapu tworzenia naszego jakże tajemniczego teatru cieni. Wcześniej mówiliśmy o lampie, białym świetle i białym płótnie. To już mamy przygotowane. Na tym się znamy. Ale żeby powstał teatr cieni, no to musimy stworzyć lalkę cieniową. Jak ją stworzyć? Wystarczy, moi kochani, kartka papieru. Bialutka jak śnieg. No i teraz trzeba mocno zastanowić się nad tym, co albo kogo chcemy stworzyć. Czy to może być jakaś królowa, książę, król? Czy chcielibyśmy przedmiot, na przykład samochód, czy smoka wawelskiego na przykład? No dobrze, zacznijmy w takim razie od księżniczki.
Flamaster, fajnie by było, gdyby on był ciemnego koloru i żeby był gruby. To znaczy, żeby no, o, ta kreska była taka grubsza, jak widzicie. Więc tak, myślimy sobie, jak ta księżniczka powinna wyglądać. Aha, czyli powinna mieć koronę. No to rysujemy sobie koronę. Dobrze. No i buźka, tak? Aha, no i oczka. Dobrze. Ja przepraszam, że tak rysuję, ale no, zdolności, jeśli chodzi o rysowanie, to ja akurat nie mam. Buzia. Dobrze. Aha, jakieś włosy wypadałoby, żeby ta księżniczka jeszcze miała. No to niech te włosy będą takie, takie o, zawinięte. Może być taka księżniczka? No chyba może być, dobrze, słuchajcie, ja zdolności, jeśli chodzi o rysowanie, absolutnie nie mam. Dobra, to księżniczkę powiedzmy mamy. Ona taka, no, wydaje mi się sympatyczna. Dobra, co teraz, co teraz? Teraz potrzebne są nam nożyczki. Jeszcze tylko tutaj, kochani, poprawię, o, żeby ten bucik jakoś wyglądał. I zaczynamy wycinać. Dzieciaki, popatrzcie teraz, co wam pokażę. Mamy lalkę cieniową. Ta lalka powinna mieć, kochani, wycięte oczka oraz buźkę. No i te guziczki, które tutaj zaznaczyliśmy w tejże sukience. Spróbujmy to zrobić. Widzicie? Już oczka są. No ale jeszcze usteczka. Usteczka muszą być zrobione, bo cóż to za księżniczka, która nie ma uśmiechniętej buźki. Popatrzcie, już jest inaczej. No i te guziczki. Lalkę cieniową, owszem, mamy. No tak, ale teraz wypadałoby, aby ta nasza lalka cieniowa była na czymś osadzona. No bo tak jak kukiełka, dobrze pamiętacie, jest osadzona na patyczku, grubszym lub cieńszym, tak my naszą lalkę cieniową musimy osadzić też na patyczku. Może to być taki patyczek lub taka rureczka, którą mamy gdzieś tam w domu schowaną. No dobrze, weźmy patyczek, obracamy naszą lalkę, mamy wcześniej przygotowaną, kochani, taśmę klejącą i przykładamy patyczek. O, tak, żeby ten patyczek nie wchodził nam tu w usteczka, no bo wtedy będzie padał zły cień. Więc trzeba tak ułożyć, o, w ten sposób i przyklejanko. Raz. Moi drodzy, i dwa, i już nasza lalka zaczyna być. O, możemy już ją zacząć animować. Zupełnie to będzie inaczej wyglądało, kiedy będziemy rzucali cień. No, to taka lalka, wyobraźcie sobie, już jedna jest. Ja mam przygotowaną, słuchajcie, taką inną lalkę, myszkę. Czyli ta myszka też mogła i powinna by mieć co? Nałożony tutaj właśnie, o, tak. I już mamy naszą lalkę cieniową. O, popatrzcie, co ja tutaj mam. Smok okrutnik. Smok nawet ma
paznokcie zrobione. Ho, ho, ho. A zróbmy smoka sobie przy użyciu dwóch rurek, na przykład. Bach. I druga rureczka. O tak. Wspaniale. I teraz popatrzcie. Możemy tym smokiem nawet tak animować. Możemy nawet ruszać jego ogonem. Witam was, moi kochani. Jak zauważyliście, już przenieśliśmy się gdzie? Na ekran cieniowy. Ja swoją dłonią, no, starałem się w jakiś sposób was przywitać. No bo popatrzcie, dłoń. Kiedy ją trzymamy blisko ekranu, wówczas kontury mojej dłoni są bardzo wyraźne. Gdybyśmy się nagle oddalili w stronę źródła światła, popatrzcie, te kontury są zupełnie inne, rozmyte, niewyraźne. Ale gdy nagle pojawiamy się z powrotem w tym samym miejscu, co? Jest wyraźnie. Moi kochani, otóż cień jest niezwykły. Stworzyliśmy jedną z naszych lalek, wcześniej wspomnianą myszkę. No popatrzcie, jaka piękna. Taka myszka może na przykład mieszkać sobie w kapeluszu. Wskoczy do tego kapelusza i z tego kapelusza wyskoczy. Całą historię można w ten sposób o myszce stworzyć. Ale oprócz naszej myszki mamy jeszcze, co? Panią łyżeczkę. Otóż to, jak sami zauważyliście, jest prawdziwa łyżeczka, ale spójrzcie dokładnie, jakże pięknie rzuca ona cień. I taką łyżeczką możemy na przykład nakarmić naszą myszkę, albo myszka może się napić z łyżeczki wody. Wspaniała to technika, ale zaraz, zaraz, co ja tutaj mam? A może taka myszka napiłaby się wody z butelki? Popatrzcie, biorąc nawet butelkę plastikową wypełnioną wodą, spójrzcie, co się dzieje. I myszka może napić się wody z butelki. Światło jest niezwykłe i magiczne. Myszka zmyka i znika. A pojawia się nasza wcześniej stworzona cieniowa lalka, księżniczka. I co wy na to? Pięknie wygląda, prawda? No, taka księżniczka, troszeczkę taka chyba zdenerwowana. No to co? To spróbujmy stworzyć sobie jakąś scenę i jakiś teatrzyk. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do części praktycznej. Zróbmy ten teatr cieni. Pierwsza, jak dobrze pamiętacie z postaci, to chyba sam Murgrabia. Niech nam się on pojawi. Murgrabia, przyjmijmy, że to postać, która mieszka w jakimś zaczarowanym zamku, który jest osadzony między dwoma chmurkami. Pomyślmy, że jest raz smutny, raz wesoły, czasami radośnie podskakuje, a czasami w ogóle nie. No, aby ta nasza postać miała jakiś charakter. Jak sami widzicie, jest bardzo, ale to bardzo wyraźna. Do was należy, jaka to postać będzie, jej charakter. No dobrze, to z Murgrabią się już żegnamy. Pamiętacie? Kolejną postacią była księżniczka. Nazwijmy ją Rozalka, Rozamunda, czy może po prostu Jolanta. Też może być. Nasza księżniczka będzie niezwykłym rozrabiaką. A może nie. Może po prostu będzie bardzo grzeczną postacią. No to też od was zależy, moi drodzy. Trzeba też będzie pomyśleć, co lubi robić najbardziej. O, właśnie, chyba chować się. Kogo nam tutaj brakuje? Zaraz, zaraz. Była chyba jeszcze jakaś mała myszka. Tak, myszka. Dobrze pamiętałem, myszka. No właśnie, czy myszka, czy szczurek, czy może jakieś inne zwierzątko z tej rodzinki, to musicie się zastanowić. I co ta myszka może właśnie zrobić w domu naszego Murgrabiego?
A czy na przykład nasza myszka może się zaprzyjaźnić z księżniczką Jolantą? Albo Mariolą? A to zależy od was, jakie tamte imionka sobie wymyślicie. Dobrze, moi kochani. No dobra, zadanie jest takie. Mamy trzy postaci. Mamy Murgrabiego, mamy księżniczkę i mamy szczurka lub myszkę. Teraz do was należy stworzenie scenariusza i zagranie całej cieniowej historii. No, to żegnam was cieplutko i czekam na wasze artystyczne dzieło. Pa! Kochane dzieciaki i doroślaki. No właśnie, stworzyliśmy teatr cieni, teatr tutaj w naszej filii biblioteki numer 50, Biblioteki Kraków. Czy wyszło, czy nie, ocenicie. Ale słuchajcie, zabawa jest przednia. A wszystko to tak naprawdę można zrobić w domu. No bo patyczki są, papier też, nożyczki, taśma klejąca, trochę światła i ekran cieniowy. A teraz, moi kochani, życzę wam dobrej, cieniowej zabawy.